Bugatti Type 35C z 26 roku. Jeden chyba z starszych samochodów w ogóle w tej grze, jak myślicie? Można było go sobie teraz zdobyć. Nawet nie wiem, że nie wiedziałem, że go zdobywam. 50% playlisty festiwalowej, czyli ze wszystkich sezonów trzeba było zdobyć i teraz mi się go teraz mi się odblokował. On jest bardzo słaby, jak na razie. Jak na razie. No patrz, jaki im buja w ogóle. Jak to zawieszenie pracuje, nie? Ciekawe, co to jest za zawieszenie, jakieś dziwne bardzo. I to jest też Bugatti. 10 milionów w grze kosztuje. Tak, pewnie myślicie to co ja. Trzeba go ulepszyć, zdecydowanie. No jakbyśmy chcieli go wystawić, to jest za 10 milionów. Nie wiem, czy go właśnie nie wystawić sobie. Idziemy go przetunigować. Takie stare samochody, ja lubię robić ich tuning. Dawaj nim 400, nie wiem, czy się uda. Zobaczymy. Najpierw zobaczmy, czy jest jakieś ciekawe malowanie do dziada. Widzę, że ktoś tutaj już porobił fajne felgi do niego. O, tu jest coś ciekawego. Jezu. Dobra, i z przodu. Jakie balony. Tutaj jest pozytyw z przodu zrobiony. Nie możemy tego chyba zmienić. Ale możemy zmienić felgi. Na jakieś lżejsze najlepiej. Takie driftowe mu dajmy. Na drift go? No chyba tylko na drift się nada, z tego co widzę. Chociaż już widzę, on jest chyba bardzo lekki, wiecie? I możliwe, że... Znaczy, jakoś tam super szybko jeździć nie będzie. O kurde, do klasy S2 można go podnieść. Wywalmy sobie to turbo. Marchewy są. Kurde, człowieku. To będzie dobra rajdóweczka chyba. Ja go chyba specjalnie na rajdy zrobię. Tak. Chyba będzie dobra rajdówka. Chciałem go zrobić na jakiegoś koksa. Teraz mu jakieś opony szutrowe dam. Ale zobaczcie, ustawiliśmy sobie z przodu negatyw, a i tak jest pozytyw, i tak te koła są ścięte w ten sposób, nie? Niestety niektóre te starsze samochody, nie da się tego u nich zmienić, żeby koła były w drugą stronę przechylone. Nie wiem czemu tak jest w tej grze. Skoro da się u nich zrobić napęd na cztery koła, nie? Dobra, prędkość maksymalna tam gdzieś koło 300 km na godzinę będzie. Jeszcze tylko sobie opony rajdowe włożymy, o ile są. I mam już nową rajdóweczkę do klasy S1. Kurde, ale ciężko będzie się nim... Ciężko będzie się nim skręcało. Bo... Jest lipa. Nie ma dociążenia w ogóle. W sensie docisku, o może tak. A tam. Dobry koń to i po błocie pojedzie, nie? Dobry jest, ja bym tam nim śmignął jakiś wyścig. Co my tutaj mamy do roboty? Chyba wystawię tą furę na sprzedaż. 10 milionów przytuliłbym. Jak Neserschmidt jakiś, nie? Coś on nie tutaj... Coś nie tak z hamulcami ma. Co to się tutaj zrobiło? Musimy się temu przyjrzeć. Coś tam się z hamulcami popsuło. Jak te szersze kapcie zainstalowaliśmy.
Jak pierdzi. Co tu się dzieje? O! Wywala go. Wywala go, kurde. Ja pierniczę, nie mieści się w zakrętach. Trochę tutaj słabo wszedłem, ale... Ouu! Nie, zmieść się! O, dobrze. Kurde, wszystko wygrywa. Trumna na kołach. Tutaj jeszcze inne mieliśmy takie trumny. Hardkorowe. Dobrze jeździ, podoba mi się. Fajny jest. Można by było mu jeszcze dać tutaj takie malowanie jakiegoś złomka, nie? Czy coś. Ale dobry jest. Aha, mieliśmy zobaczyć, bo coś tutaj jest nie tak z przednimi kołami. Zainstalowałem tu szerokie opony i chyba mu wyszły dyski. Tak, coś tu nie gra. Coś tu jest nie tak. Zobaczcie, te czarne takie tutaj dyski, nie? One mu wyszły z tego. Coś tu się popsuło. Tak nie powinno być, bo to w powietrzu wisi. Jak żeśmy te szersze koła zainstalowali, nie? Z tyłu chyba jest to samo. Tak. Popsuło się coś. Coś tu się, kurde, popsuło. W ogóle tu jakieś niteczki, żyłeczki, dupeczki. Co to jest? To jest jakiś taki... Jakiś śmietek to robił, nie? Jakieś żyłeczki, dupeczki. Co to robi tutaj? Weź, to chyba delikatne jest. Na gumkę, recepturkę złapane wszystko. To chyba nawet żadnego spawu nie ma. Wszystko na trytytki połapane. Kurde, 10 milionów kosztuje, nie? Majster by sam taki samochód zrobił. Kurde, sam bym taki samochód zrobił. Na trytytki wszystko połapane. Daj spokój. 10 milionów? Wróciłem. Byłem u fryzjera. Yeah, Łukasz, jesteś najlepszy. To dobrze, że byłeś u fryzjera. Wszyscy się cieszymy. Teraz masz pewnie fajną fryzurę. Wrzucaj na grupę Zakon Skupy swoją nową fryzurę. No co, ja wrzucam na Instagrama jaką nową fryzurę. Jakie jest? O, nowa fryzura. Yeah. Zobaczcie moją nową fryzurę. No, wrzucaj tam na grupę. Nie wstydź się. Jakie pierdy. Wiecie, gdzie najlepiej robić pierdy? Pokażę wam coś. Jak chcecie sobie dużo pierdzieć samochodem, to idźcie na jakąś górę, na szczyt jakiejś góry, na przykład tutaj. I zrzućcie bieg. Zaraz wam pokażę, tylko... Jakaś taka góra, żeby długo z niej zjeżdżać. Ten ładnie pierdzi. Przy pewnych obrotach, więc będzie ciekawie. Ej, cieszę się, że w grze już jest wiosna. Bo mnie szlak trafiał już z tą zimą, zasraną. Ja praktycznie w ogóle nie grałem w Fordze, jak była zima. Ani podriftować, ani nic. Powinni usunąć tą zimę, co? Czekaj, co to taki twardy ten samochód? I tak, jedziecie sobie z góry. Musicie trafić na te odpowiednie obroty. O, i on wtedy długo będzie pierdział. Tak, bo jeszcze zjeżdża z górki i będzie go tak ciągnęło, nie? Na tych obrotach. Fajnie się pierdzi. Dobre auto. Można go zrobić na rajdówkę jakoś tam, nie? Zobacz umiejętności. Dobra, to jest dobry pomysł w sumie, bo auto może coś tam ciekawego mieć. Tu coś mamy. Extra influence. Wheel spiny. Nie ma nic takiego. Nie ma nic takiego ciekawego. Co by nas zainteresowało, nie?
Nie ma nic takiego ciekawego. Można by było sobie to odblokować, ale myślałem, że tam jakiś samochód będzie czy coś, ale nie ma nic takiego. Czy są Hyundai? Są Hyundai w Fordzie, tak, tak. No i Bugatti, tak sobie wygląda. Launch control. Szalony.